Witam Państwa na stoisku Cross na targach Kielce Bayexpo 2017, gdzie przedstawiamy kolekcję na rok 2018, czyli rok następny. W Crossie, w kolekcji, ofercie Crossa, jak co roku, dość dużo zmian. To jest coś, co nas mocno napędza. Te zmiany oraz wyniki, które mamy głównie w ostatnich miesiącach. Można, zaczynając od początku, czyli bardzo szerokiej oferty rowerów górskich, dokonaliśmy kilku istotnych zmian, a najistotniejsze zmiany to dojście do kolekcji kilku nowych modeli, takich jak na przykład level 11 i level 9. To, co może wydać się zmienne versus inne versus rok poprzedni, to, że zmieniło się całkowicie nazewnictwo. Teraz nie ma levela B9 i levela R9, natomiast jest level 9.0, który w mniejszych rozmiarach ma koło 27, a natomiast w większych rozmiarach koło 29. Na rok 2018 zmieniamy również ofertę rowerów triathlonowych. W sezonie będą dostępne dwa modele, Vento TR3 oraz Vento TR4, zbudowane na całkowicie nowych ramach. Na ramach, które uległy pełnej modernizacji, są to ramy mocno aerodynamiczne, w których pochowane są wszystkie przewody oraz ukryte są hamulce, dzięki czemu można zyskać jeszcze wiele cennych sekund. Koło mnie wyższy model Vento TR4 za równe 10 tysięcy złotych, wyposażony w karbonową ramę z identycznych włókien jak najwyższe Vento Team Edition czy Level Team Edition na Shimano Ultegrze, tak jak mówiłem, zarówno dyszkę. Jeżdżąc na rowerze, każdy z nas ma problem z czasem, bo byśmy chcieli zamiast jeździć 2 godziny, jeździć 3 albo 4. Zamiast wjechać 2 razy na górę, na jakąś górkę, chcielibyśmy zrobić to 3 razy, albo 4, albo 5. To wszystko może nam dać rower elektryczny, bo dzięki niemu możemy jeździć dalej, możemy jeździć więcej, tak naprawdę mieć więcej emocji. Dlatego też Cross na 2018 wprowadza do oferty kilka modeli rowerów górskich. Jest to 5 modeli, jeden model dla kobiet, 2 modele z serii Level, hardtaile ze wspomaganiem oraz 2 modele z pełnym zawieszeniem, modele Cross Soil Boost 2.0 i 1.0, takie, które będą wyposażone w napęd Shimano Steps, który ma 250 W, jest bardzo lekki, jest to jeden z najlżejszych połączeń jakby silnika i baterii. To wszystko wkomponowane w ramę, która ma 140 mm skoku z przodu i z tyłu. Wszystko po to, żeby zapewnić dużo emocji nie tylko na zjazdach, ale i na podjazdach i jeździć coraz więcej. Myśląc o najmłodszych adeptach jazdy rowerowej, na 2018 przygotowaliśmy replikę roweru praktycznie takiego, jakim jeździ mała Maja Włoszczowska, z lekkim przymrużeniem oka, bo ten rower kosztuje tylko 2499 zł. Natomiast ma identyczne malowanie, ma pochodne komponentów takie, które mają rowery górskie, czyli rower za 2400 o identycznym malowaniu jak rower Team Edition, jak rower za na przykład level 9.0, który też jest czerwony. Można kupić dla swojego syna, dla swojej córki, która startuje w zawodach, która jeździ w maratonach być może. To wszystko po to, żeby dziecko mogło mieć taki sam rower, jaki ma ojciec lub matka. W rękach mamy nowy kask. Kask, którego od tego sezonu 2017, używa Cross Racing Team. Bardzo lekki, bardzo opływowy, nowoczesny kask Abusa, w którym jeździ cała drużyna. Ważne jest to, że od tego roku w dystrybucji będzie miał go również Cross, czyli będzie można go kupić poprzez naszych dystrybutorów. Oprócz kasku, koło mnie są także opony, szeroka gama nowych opon Mitasa, marki, z którą związaliśmy się w tym roku i związał się bardzo mocno Cross Racing Team, dzięki czemu Puchary Świata czy Mistrzostwa Świata przejechaliśmy bez kapci, co miało miejsce niestety w tamtym roku. Może ktoś pamięta z Was niezbyt szczęśliwy przejazd Mai Włoszczowskiej na czwarte miejsce w Nowym Meście. W
tym roku wybraliśmy Mitasa, dużo bardziej odporne opony, minimalnie cięższe, ale za tym idzie dużo większe bezpieczeństwo, dużo większa wytrzymałość i tak naprawdę większe prawdopodobieństwo wejścia na podium.